Misja jest dwudzielna. Najważniejszą rzeczą, którą się zajmujemy, jest pokazanie uczestników Powstania Warszawskiego jako ludzi wyjątkowych, jako tych, którym należny jest szacunek i hołd, jako którym należny jest społeczny respekt. Czy planowana jest jakaś rozbudowa, czy jakieś inne tego typu rzeczy? Rzeczywiście planujemy rozbudowę. W czasach, kiedy muzeum powstawało, uważaliśmy, że będzie nas odwiedzać około 200 tysięcy ludzi rocznie. Przed pandemią rok do roku odwiedzało nas, co roku odwiedzało nas około 600 tysięcy ludzi. Nawet jak przegramy, to będąc razem możemy jeszcze raz spróbować, możemy jeszcze raz... Oni zawsze tak trochę powtarzali, że jak się przegrywa, to znaczy się źle próbowało i trzeba jeszcze raz spróbować. Hej, zapraszam na spotkanie z Janem Ołdakowskim, byłym posłem, honorowym członkiem Związku Powstańców Warszawskich, a także inicjatorem i współzałożycielem Muzeum Powstania Warszawskiego. Od momentu otwarcia po dzień dzisiejszy pełni obowiązki dyrektora tej placówki. Zgodził się opowiedzieć nie tylko o tym, jak wygląda praca w muzeum od strony technicznej, ale także wtajemniczyć w proces jego powstawania, plany na przyszłość, a także realizowaną misję. Pragnie, aby każdy mógł poznać losy powstańców i wyznawane przez nich wartości. Spis konkretnych pytań i odpowiedzi umieszczam oczywiście tutaj. Serdecznie zapraszam do oglądania. Witam serdecznie, z tej strony Jarosław Banaszek, a moim dzisiejszym gościem jest dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, pan Jan Ołdakowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Myślę, że na sam początek najlepiej byłoby zadać pytanie, no właśnie, jak się zaczął ten początek? Skąd w ogóle się wziął pomysł na powstanie tego muzeum? Jak to wszystko się zaczęło? Sam pomysł budowania Muzeum Powstania Warszawskiego jest stary jak Powstanie Warszawskie. Pierwszy postulat, żeby zbudować to muzeum, pojawił się w 1945-46 roku, kiedy na Powązkach zniesiono pomnik Gloria Victis. Wtedy jakby postulowano też upamiętnienie, być może nie wyobrażano sobie w tej formie jako muzeum, no ale uważano, że powinno powstać jakieś upamiętnienie inne niż tylko pomnik na cmentarzu powązkowskim. W latach 80. Powołano Muzeum Powstania Warszawskiego jako oddział Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy, czyli w muzeum powstał taki zalążek trzyosobowe muzeum, które zbierało eksponaty. Zresztą eksponaty dla tego przyszłego muzeum przez całe lata, znaczy na początku lat 80. rozpoczął zbiórkę komitet specjalny powołany przez dyrektora, ówczesnego dyrektora Zamku Królewskiego, profesora Gisztora. I ten komitet społeczny, który marzył o tym, że powstanie kiedyś takie muzeum, zbierał eksponaty i kiedy wybuchł stan wojenny, te eksponaty zostały przekazane również do Muzeum Miasta Warszawy. Później było jeszcze, w latach 90. było jeszcze kilka prób zbudowania muzeum, były różne lokalizacje, Reduta Banku Polskiego na ulicy Bielańskiej, czy takie zbiorniki z gazem, które każdy, kto jedzie pociągiem przez Warszawę, widzi koło Dworca Zachodniego, takie ceglane, duże, okrągłe budynki. W jednym z tych budynków też się mają mieścić Muzeum Powstania Warszawskiego jako panorama Wajty. Aż Lech Kaczyński w kampanii wyborczej na prezydenta Warszawy w roku 2002 zgłasza jako ważny postulat upamiętnienie Powstania Warszawskiego i budowę muzeum. Lech Kaczyński wygrywa wybory i zostaje prezydentem Warszawy i zupełnie przypadkiem ląduje u niego w gabinecie z prośbą o to, żeby objął patronatem konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim, który wtedy z ówczesnymi moimi i obecnymi przyjaciółmi wymyśliliśmy i jako wolontariusze chcieliśmy zrobić, ale brakowało nam patronatu prezydenta. I kiedy zacząłem rozmawiać z panem prezydentem, dlaczego robimy jako ochotnicy, jako wolontariusze dlaczego wymyśliliśmy taki projekt, taki konkurs, no to prezydent
w tej rozmowie zaproponował mi zostanie jego pełnomocnikiem do spraw budowy Muzeum Powstania Warszawskiego i tak się zaczęło. To zupełnym przypadkiem. Mhm. Czyli w taki sposób wyglądał ten początek. A jak wyglądała pana rola? W sensie, czym pan się zajmował podczas samego powstawania muzeum? Zostałem pełnomocnikiem prezydenta do spraw budowy, prezydenta Warszawy do spraw budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli faktycznie podlegała mi organizacja wszystkich spraw prowadzonych przez Urząd Miasta i podległe mu agendy wszystkich spraw związanych z budowaniem muzeum, czyli nadzorowanie i przygotowanie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie tego muzeum, bo tu, no najpierw w ogóle musieliśmy wybrać lokalizację. Kilkanaście w Warszawie obejrzeliśmy. Zdecydowaliśmy się na to miejsce, mimo że to miejsce było traktowane przez miłośników komunikacji szynowej jako przyszłe muzeum komunikacji szynowej, czyli tramwajów warszawskich. Ale bo tu mieściła się dawna elektrownia tramwajowa, która robiła przed wojną prąd dla tramwajów. I więc kiedy wybraliśmy to miejsce, decydowaliśmy głównie o tym, że ta przestrzeń zawsze była własnością Urzędu Miasta, czy nie było tu żadnych roszczeń, oraz że był ten wspaniały teren wokół, który pozwala organizować różne wydarzenia i do dziś. Tutaj są i spotkania z powstańcami, i koncerty, i gry miejskie, pikniki, msze święte, więc on jest bardzo wielofunkcyjny i bardzo taki plastyczny. I bez tego terenu na pewno część działań Muzeum Powstania Warszawskiego nie tak by nie wyglądała. Także to był bardzo dobry wybór. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego miejsca, że wskazaliśmy to miejsce, bo ono rzeczywiście pozwala na bardzo różne takie, znaczy to, że jest wokół budynku, właśnie jest jeszcze 1,5 hektara terenu, to pozwala na bardzo różne działania. Jest to po prostu funkcjonalne miejsce. Funkcjonalne, tak. Znaczy to pozwala... Muzeum działa w taki sposób, że organizuje bardzo dużo takich działań, które mają charakter społeczny. Spotykania ludzi, spotykania pokoleń, poznawania wiedzy poprzez działanie. Nie wszystkie da się je przeprowadzić w budynku, czy jak jest pogoda na to pozwala, no to przeprowadzamy te działania na zewnątrz. A czym się pan zajmuje? W sensie, jakie pan pełni obowiązki? No, czym się pan zajmuje tutaj w muzeum? No, co roku najważniejsze jest dla mnie organizowanie obchodów Powstania Warszawskiego. To jest taki najważniejszy moment w roku. Rozmawiamy kilka dni po rocznicy, w której organizowaliśmy i koncert Tomasza Organka i zespołu TUWO w Muzeum Powstania Warszawskiego w Parku Wolności. Co roku organizujemy bardzo ważną dla nas uroczystość, czyli spotkanie żyjących powstańców warszawskich ze sobą, z władzami Rzeczpospolitej, z władzami Warszawy, z harcerzami, wolontariuszami, z rodzinami powstańców, którzy już dziś nie żyją. Organizujemy tu śpiewanie pieśni i piosenek powstańczych. To jest wydarzenie, które jest co prawda transmitowane przez telewizję i w telewizji oglądało w tym roku na przykład to 2 700 000 ludzi. A tu w muzeum z powodu pandemii oglądało niecałe 2000 i uczestniczyło w tym wydarzeniu, śpiewało razem z artystami, bo to właśnie też jest takie wydarzenie, które tworzy wspólnotę. To muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że w przyszłym roku już z powrotem wrócimy na plac Piłsudskiego. To tam na placu było rzeczywiście cudownie, bo brało udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Był też piknik tutaj dla młodych ludzi, taki piknik, który jest formą edukacji według recepty ucząc bawić, czy bawiąc uczyć. Staram się opowiedzieć o przeszłości, ale też dać młodzieży, czy dzieciom przynajmniej jakieś zadania. Oni tu przychodzą z opiekunami. W zeszłą sobotę wzięło w tym udział 300 osób. Także z jednej strony zajmuję się przygotowaniem corocznym obchodów Powstania Warszawskiego, czy innych wydarzeń cyklicznych, takich jak jesienny Festiwal Warszawski, który organizuje oddział Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli Instytut Stefana Starzyńskiego, a z drugiej strony no, zajmuję się codziennym
zarządzanie muzeum, które nie tylko zatrudnia 120 pracowników, ale też ma 200 wolontariuszy, którzy są bardzo potrzebną tym partnerem społecznym, który też, można powiedzieć, że ocenia to, co robimy. Jestem dumny, że tylu wolontariuszy pracuje przy muzeum, no bo dowód, to jest taki dowód na to, że mamy rację, że robimy coś ważnego, skoro tyle osób chce nam codziennie oddawać swoją pracę za darmo, służąc jakiejś idei. W wakacje zresztą na te obchody Powstania Warszawskiego, to liczba tych wolontariuszy wyrasta prawie do 500, także to rzeczywiście dużo, dużo ludzi. Więc jest się czym zajmować. Powiedział już pan, czym się muzeum zajmuje, a może pan zdradzić jakieś szczegóły, jakie są najbliższe plany na przyszłość muzeum? Czy planowana jest jakaś rozbudowa, czy jakieś inne tego typu rzeczy? Rzeczywiście planujemy rozbudowę. W czasach, kiedy muzeum powstawało, uważaliśmy, że będzie nas odwiedzać około 200 tysięcy ludzi rocznie. Byliśmy pierwszym tego typu muzeum, które było muzeum w Polsce nieznanym. Bo Muzeum Powstania Warszawskiego jest takim muzeum, które należy do rodziny muzeów narracyjnych. Czyli opowiadamy historię w taki sposób, żeby ktoś, kto nie zna kontekstu, ktoś, kto nie ma olimpiady z historii albo nawet dobrych stopni, żeby też zrozumiał naszą opowieść. Pierwszym takim muzeum było Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i wiele takich muzeów, na przykład Dom Terroru w Budapeszcie, czy późniejsze Muzeum Polin w Warszawie, to są też muzea narracyjne, czyli muzea, czy Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. To są takie placówki, które opowiadają historię, zakładając, że ich odbiorca może nie mieć kompetencji, czyli trzeba mówić w miarę prostym językiem, nie przeładowywać faktami swojej opowieści, pokazywać historię z perspektywy uczestnika tej historii, czyli pokazujemy często poszczególnych bohaterów. Nie mówimy ustami dowódców bitew na przykład, tylko ich poszczególnych uczestników. Do tego odwołujemy się do emocji, właśnie pokazując też wydarzenia o charakterze trudnym, wzruszającym, czyli staramy się, żeby widz, który w naszym muzeum wejdzie i wyjdzie, żeby był poruszony. No ale jak mówię, byliśmy pierwsi. Nikt przed nami w Polsce takiego muzeum nie zbudował. Nie wiedzieliśmy, jak ono się przyjmie. Szacowaliśmy, że około 200-220 tysięcy ludzi będzie odwiedzać nas rocznie. Przed pandemią rok do roku odwiedzało nas, co roku odwiedzało nas około 600 tysięcy ludzi. Więc muzeum jest troszkę, niektóre elementy są za małe, jeśli chodzi funkcjonowanie. Na przykład mamy bardzo małą szatnię, nie mamy holu wejściowego, więc oczywiście planujemy rozbudowę i mam nadzieję, że niedługo skończymy projektowanie tej części, którą chcemy rozbudowywać, bo dla nas to jest bardzo ważne, żeby lepiej móc przyjmować wycieczki, no bo z tego powodu, że mamy małą szatnię, no to jak wycieczka z daleka przyjedzie godzinę za wcześnie, a jest załóżmy listopad i pada marznący śnieg, no to wycieczka ma do dyspozycji albo czekać w autokarze, albo marznąć pod parasolami przed wejściem do muzeum. Więc wiedząc to wszystko, postanowiliśmy rozbudować muzeum. Mhm. To już wiemy, jak wygląda to wszystko od strony takiej technicznej, no ale myślę, że teraz chyba czas na najważniejsze pytanie, czyli jaka jest w ogóle misja tego muzeum? Co pan razem z pracownikami chce przekazać, no nie tylko, ale myślę przede wszystkim młodym ludziom? Misja jest dwudzielna. Najważniejszą rzeczą, którą się zajmujemy, jest pokazanie uczestników Powstania Warszawskiego jako ludzi wyjątkowych, jako tych, którym należny jest szacunek i hołd, jako którym należny jest społeczny respekt. Ale drugą częścią naszej misji jest pokazanie powstańców warszawskich również jako ludzi, którzy mają cechy, które możemy naśladować w czasach pokoju. Oni są świetnymi przykładami do naśladowania w czasach nie tylko wojennych, ale i pokojowych. Staramy się, żeby te młodzi ludzie dostrzegli w nich wzory do naśladowania również w takich czasach jak nasze.
Być może 2 lata temu wszyscy młodzi ludzie uważali, że w ogóle nie ma sensu myśleć o czym innym niż wygoda czy spokój, bo wydawało się, że nasz świat jest ustalony, że nie ma sensu myśleć o złych rzeczach, bo po co sobie nimi głowę zawracać czy zatruwać. A tu nagle okazuje się, że przychodzi pandemia i wszystko, co znaliśmy, się wywraca. Że rok zamkniętych szkół, rok zamkniętych uczelni spowodował, że nie dało się normalnie funkcjonować, że wiele ludzi widziało się tylko na odległość. Wielu młodych ludzi miało z tego tytułu kłopoty, smutki, traumy. I tutaj przydają się lekcje nauki powstańców, którzy zawsze mówili, że trzeba być gotowym również na trudne czasy, ale najlepszą receptą, jaką można wyciągnąć od nich, to jest to, żeby być razem. Że im więcej mamy relacji z innymi ludźmi, ale relacji prawdziwych, nie tylko poprzez, nie chodzi tylko i wyłącznie, żeby mieć relacje z naszym teamem, w którym gramy w grę sieciową, ale chodzi o to, żeby mieć też taką relację z tymi ludźmi, żeby znać ich potrzeby, wiedzieć, kiedy im można pomóc, wiedzieć, jakim można pomóc, zrozumieć, że taki moment, w którym kogoś może ogarnia rozpacz albo smutek. Więc to bardzo ważne, żeby mieć jak najwięcej takich relacji. Oni sami tak są zorganizowani, że oni do dzisiaj, mimo że są już po 90, bardzo o siebie dbają, nawzajem dzwonią, do siebie rozmawiają. I myśmy dawali ich jako przykład, który warto naśladować, żeby każdy miał kilkanaście, może kilkadziesiąt osób, do których przynajmniej raz w tygodniu zadzwoni, dowie się, co słychać. Może napisze na komunikatorze, ale pogłębi tą wiedzę. To nie chodzi tylko o przekazanie czystych pozdrowień, chociaż to też jest często ważne. Więc nauka płynąca od tego pokolenia powstańców jest taka, żeby gromadzić ten kapitał społeczny, żeby mieć sprawy do załatwienia w świecie, ale mieć też innych ludzi, którzy są dla nas ważni, mieć przyjaźnie, które, jak wiadomo, same się nie rodzą, że trzeba o nie pilnować, dbać, a każdy związek. Czyli żeby mieć dużo uczuć też do świata, żeby mieć ludzi, których kochamy, mieć ludzi, których lubimy, mieć ludzi, których podziwiamy. I oni mówią, że jeżeli jesteśmy my, Polacy, będziemy razem, to nie straszne nam zagrożenia. Więc to jest druga część tej misji. Opowiadanie, że powstańcy warszawscy są ważnymi nauczycielami. Że warto ich słuchać. Po prostu trzymać się razem, bo razem możemy osiągnąć cel. Osiągnąć cel. Nawet jak przegramy, to będąc razem możemy jeszcze raz spróbować, możemy jeszcze raz... Oni zawsze tak trochę powtarzali, że jak się przegrywa, znaczy się źle próbowało i trzeba jeszcze raz spróbować. Więc tak, to ważne, żeby też ich słuchać. Więc z jednej strony, podsumowując to, co mówiłem, opowiadamy o wydarzeniu historycznym sprzed 77 lat i jego bohaterach, ale z drugiej strony tłumaczymy, że wartości tego pokolenia są, jak znalazł dzisiaj, w takich czasach, które dla wielu młodych ludzi są bardzo trudne, dlatego że nie mieli szkoły, nie mieli kontaktów, nie mieli możliwości ćwiczyć na swoich dyscyplin sportu, nie mieli wakacji, nie mieli swoich ulubionych wyjazdów, nie mogli załatwić tych rzeczy, które planowali. Nie mogli się spotykać, bo lockdown zamknął świat, więc warto nie dać się, nawet w trudnych warunkach, i pomyśleć, że naśladując powstańców możemy mieć też dużo takiej satysfakcji, bo kontakty z innymi ludźmi są też ciekawe, a pomaganie innym ludziom też daje satysfakcję. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Dziękuję również za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że odcinek ten był równie interesujący jak poprzednie filmy, z którymi serdecznie zachęcam się zapoznać. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam, Jarosław Banaszek i... Jan Ołdakowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No to dziękuję bardzo. Niech pan jeszcze chwilę zostanie, bo dosłownie 3 rzeczy potrzebuję. Dobrze. Muszę tylko... znaleźć telefon swój. Jest tutaj. Zrobię nam szybkie pamiątkowe zdjęcie. Dobrze. Dziękuję.